Jeśli chodzi może o rynek kredytowy, bo od niego zacznę, to tam obserwujemy kredyty gotówkowe, taka gotówka bez zabezpieczeń, ja mówię tutaj o takich do 10 tysięcy złotych, czyli tych takich niskokwotowych, oraz kredyty ratalne. No to w tych pierwszych kredytach gotówkowych mamy tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę. Banki mniej udzielają tych kredytów, natomiast udzielają je na wyższe wartości, co oznacza, że całkowita wartość rośnie mimo wszystko, ale liczba dosyć mocno spada. To widać zwłaszcza od 2010 roku, wtedy takich kredytów było znakomicie mniej, około 5,5 miliona, w tej chwili jest 3 miliony 700. Widać, że to idzie w dół, jeśli chodzi właśnie o liczby. Natomiast w kredytach ratalnych, bo to jest też ciekawy aspekt, te kredyty ratalne trzymają się dobrze. One zarówno, jeśli chodzi o liczbę, to są stabilne, jeśli chodzi o wartość, rosną powolutku. Liczba to około 3,5 miliona na rok takich kredytów, wartość około 13 miliardów złotych, wzrost między rokiem 2015 a 2016 o miliard. No i w tych ratalkach po prostu jest tak, że dużo rzeczy jest w tej chwili oferowanych na raty, czy to raty Allegro, czy raty PayU, czy jakieś tam przelewy 24, cała samochodówka, a jest popyt na samochody w Polsce, zwłaszcza używane, to są właśnie ratalki, no więc one trzymają się całkiem nieźle. Natomiast co do rynku pożyczkowego, takie pożyczki do 4000 zł, no to tam mamy do czynienia z wyhamowaniem dynamiki. Była ta dynamika całkiem niezła, rosły te pożyczki z roku na rok, liczba udzielanych, ale w tej chwili mniej więcej od połowy zeszłego roku, może od drugiej połowy zeszłego roku, rynek się tak wypłaszczył i prawdopodobnie czeka na to, co przygotuje regulator, czy będą jakieś jeszcze restrykcje, obostrzenia, czy ich nie będzie. No i pytanie jest, czy później, jakich mam nadzieję nie będzie, to czy będzie dalszy wzrost.